Pierwsze automaty do sprzedaży biletów pojawiły się w Świdnicy ponad 2 lata temu i zdaniem władz miasta zostały dobrze przyjęte przez podróżnych. Zdecydowano więc o rozbudowie tej sieci sprzedaży. Zapytaliśmy przypadkowych podróżnych znajdujących się na przystanku przy placu Świętej Małgorzaty i nie tylko, co sądzą o biletomatach. Maszyna stojąca koło tego przystanku na tamten moment nie działała. Jeżeli ktoś chce zdążyć do autobusu, a kios nie zawsze jest tak pod ręką, prawda? Tutaj akurat jest, a gdzie indziej nie ma, więc automaty uważam, że są bardzo potrzebne. Nie używamy takiego czegoś, nie korzystamy. Tak, chciałam kupić bilet, to albo mi zjadło pieniądze po prostu i nie dało mi żadnego biletu. O każdej porze dnia można kupić bilet, więc myślę, że potrzebne. Od 1 lipca pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli korzystać z biletomatów usytuowanych przy wiatach przystankowych przy Placu Wolności, Placu Grunwaldzkim, ulicy Łukasińskiego, Zamenhofa i Emilii Plater. Na zakup nowych biletomatów miasto przeznaczyło blisko 66 tysięcy złotych.